Aleksander Maria Hrabia-Szeptycki urodził się w Przyłbicach na zachodniej Ukrainie 29 lipca 1865 roku. Zmarł we Lwowie 1 listopada 1944 roku. Wnuk polskiego komediopisarza Aleksandra Fredry. Bazylianin. Imię zakonne Andrei Andrzej Andrzej. Grecko-katolicki arcybiskup lwowski i metropolita halicki doktor prawa, filozofii i teologii. Życiową misją metropolity były idee unijne i ekumeniczne. W imię przykazania miłości bliźniego zawsze stawał w obronie ludzi pokrzywdzonych i cierpiących. W 1938 roku protestował przeciwko burzeniu świątyń prawosławnych na Chełmszczyźnie. Wsławił się też ratowaniem ludności żydowskiej podczas II wojny światowej. W czasie napiętych relacji pomiędzy Polakami i Ukraińcami, starał się inicjować pertraktacje ugodowe, którym niejednokrotnie przewodniczył lub patronował. Był jedynym hierarchą katolickim o tak wysokiej randze, który oficjalnie przeciwstawił się reżimowi hitlerowskiemu. To dzięki wartościom zaszczepionym przez arcybiskupa Szeptyckiego, największy na świecie katakumbowy kościół, to jest grecko-katolicki, mógł przetrwać komunistyczne represje XX wieku. Ze względu na świętość jego życia i zasługi dla dobra Kościoła Powszechnego, kilka lat po śmierci metropolity szeptyckiego, rozpoczął się ruch modlitewny dążący do wyniesienia go na ołtarze. W opinii wielu współczesnych, w tym błogosławionego Jana Pawła II, metropolita był świętym, który powinien dostąpić chwały ołtarza. Obecnie do zakończenia procesu beatyfikacyjnego jest wymagany cud, który musi dokonać się za pośrednictwem Andrzeja Szeptyckiego. Byłby on swego rodzaju potwierdzeniem świętości, zesłanej z niebios. Nieodzowne zadanie spoczywa więc na nas, abyśmy zanosili nieustanne modlitwy o beatyfikację Metropolity, jak również prosili o dar łaski Bożej za pośrednictwem sługi Bożego Andrzeja Szeptyckiego. Modlitewną Solidarność w intencji beatyfikacji można też wyrazić na stronach internetowych poświęconych Metropolicie Andrzejowi Szeptyckiemu. www.andrzej.pl i metropolitaszeptycki.pl